Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przepisy czy standardy, o których mówimy, zmieniły się w 2011 roku. To już kilka lat obowiązywania tych standardów i te zmiany wynikały głównie z troski o bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ ujednolicono jednak zasady i ustalono jeden standard dla sali operacyjnej, niezależnie od tego, czy jest to szpital jednodniowy, czy to szpital ostry, całodobowy, ponieważ zabiegi wykonywane w jednym i drugim przypadku wymagają pewnych standardów bezpieczeństwa, których nie da się ominąć. 15 września 2011 roku minister zdrowia wprowadził do rozporządzenia wymagania ogólne dla świadczeniodawców i jednocześnie 3 listopada 2011 roku w rozporządzeniu ministra zdrowia także wprowadzono wymagania dotyczące tego, jak ma być zbudowana sala operacyjna. To już od tego roku te standardy się jak gdyby pojawiły i one się nie zmieniły. One są cały czas takie same. I dzisiaj po półtora roku, czy właściwie prawie ponad półtora roku działania tych rozporządzeń, możemy powiedzieć jedno, że rzeczywiście bezpieczeństwo w tych szpitalach się podniosło. Jeżeli te jednostki nie były w stanie dostosować się do wymagań, to też nie możemy brać na siebie odpowiedzialności, czy Narodowy Fundusz Zdrowia nie może brać odpowiedzialności za to, że wcześniej czasami te gabinety zabiegowe nie spełniały tych kryteriów. I to jest jeden z głównych powodów zaostrzenia tych norm. Właśnie po to, że to nie są to tylko i wyłącznie zabiegi proste i wymagające tak naprawdę gabinetu zabiegowego. Są to też zabiegi chirurgiczne, które wymagają takich samych warunków jak w dużych zabiegach w szpitalu. Dlatego wprowadzono te standardy. Do tej pory nie było jakichś wielkich zgłoszeń, problemów przez świadczeniodawców, tym bardziej, że te umowy ze świadczeniodawcami trwają. One mają najczęściej 3-letni okres ważności. Co roku są tylko negocjowane warunki. Także nie było też nowych konkursów ogłaszanych. I nie rozumiem powodu zdenerwowania świadczeniodawców, którzy chcieliby brać udział w konkursach, bo na razie nie były rozpisywane, ponieważ z tej informacji, którą otrzymaliśmy z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, wiemy, że na 2013 rok są zawarte umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie, w tym rodzaju i wszyscy pacjenci mają zabezpieczony dostęp do tego rodzaju zabiegów na terenie całego kraju. Kiedy skończą się obecnie obowiązujące umowy, to wtedy rzeczywiście będą nowe konkursy ogłaszane, ale nie zmieni się tu nic, jeśli chodzi o standard bloku operacyjnego. To jest coś, na co zwracaliśmy i będziemy zwracali uwagę. Były próby swego czasu, to się na początku 2012 roku zdarzyło, że Narodowy Fundusz Zdrowia chciał trochę te standardy podkręcić, żądając od każdego świadczeniodawcy własnego bloku operacyjnego, co było niezgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia i po interwencji ministra zdrowia takich prób zaniechano. Ale jednak ten standard podstawowy bloku operacyjnego będzie musiał być zachowany, bo to jest kwestia bezpieczeństwa pacjentów. Jednak sala operacyjna musi spełniać pewne wymogi i nie można pozwolić na to, że nie będziemy pilnować takich podstawowych rzeczy, bo wtedy może dojść do tego, że rzeczywiście pacjenci, mając zaufanie do tego, że jest to placówka finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, będzie miał zaufanie także do tego, że standardy tam leczenia proponowane są pilnowane przez władzę publiczną, że jest bezpieczny w tej placówce. Więc jeśli chodzi o samą część związaną z blokiem operacyjnym, to nie spodziewałbym się jakichś zmian i luzowania tej polityki, bo jednak trzeba spełniać podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Natomiast co do konkursów nowych, one będą się otwierały dopiero na rok przyszły, kiedy wygasną umowy, które trwają do końca tego roku, szczególnie te związane z opieką szpitalną, ale także ambulatoryjną opieką specjalistyczną. Swoją drogą będziemy pewnie też jeszcze w tym roku bardzo poważnie
z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ze świadczeniodawcami rozmawiać o pewnych przesunięciach, jeśli chodzi też o sam zakres poszczególnych zabiegów i chirurgii jednego dnia i przenoszenia pewnych kolejnych zabiegów ze szpitala do chirurgii jednego dnia, do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ale jednocześnie z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do lekarzy rodzinnych, co powinno też ułatwić dostęp pacjentom i też być może przy niektórych tych najprostszych zabiegach zejdziemy z procedurami trochę niżej, gdzie lekarz rodzinny będzie mógł w trochę innych warunkach te proste zabiegi prowadzić, ale nie możemy skupiać się tylko na tych prostych zabiegach, które są dzisiaj w chirurgii jednego dnia, bo tam jest też kilka bardzo poważnych zabiegów, które wymagają jednak tego elementarnego bezpieczeństwa dla pacjenta.